Witam wszystkich w lesie we wrześniu 2020 roku. Najpierw zwiedzimy mały obiekt militarny, przez niektórych zwany bunkrem. Jako że tutaj była taka mini strzelnica, to raczej to jest taki, powiedzmy, punkt obserwacyjny. Tak to wygląda. Podobno tu jest wejście zamurowane, ale ja tego zamurowanego nie za bardzo widzę. Ciągną się do środka jakieś rury wentylacyjne prawdopodobnie, więc i chyba jednak gdzieś wejście było. Tamtędy może było tylko wejść. No i tutaj prawdopodobnie była obserwacja w tamtą stronę. Jest to taki całkiem sporych rozmiarów pagórek, więc możliwe, że coś tam w środku jest, tylko niestety niedostępne. Z góry nie widać niestety żadnych takich grzybków wentylacyjnych, więc ciężko to powiedzieć, czy to rzeczywiście jest bunkier, czy tylko ten kawałeczek taki. A z tyłu po prostu jest zwykły nasyp ziemny. I to wszystko. Ale nie mi to oceniać. Nie da się wejść w ogóle, więc szkoda sobie zawracać tę głowę. Pomimo, że ja dzisiaj przyszedłem sobie po lesie trochę pochodzić, ostatnio dosyć sporo jeździłem rowerem, więc teraz czas trochę pochodzić, pozwiedzać, co tam ciekawego wyrosło, albo co tam znowu wycięli. Przy okazji może jakieś grzyby będą. Już koło niby tego bunkra pierwszy grzybek znaleziony. Taka mała kania. Mam nadzieję, że tam dalej będzie tego więcej. Całe szczęście, że minął już taki czas, gdzie prażyło mocno słońce. W zasadzie w tym roku to był najgorszy ten sierpień. 3 tygodnie to była istna masakra. W okolicach 30 stopni. W niektóre dni nawet trochę więcej. Oczywiście w cieniu, więc temperatura odczuwalna była znacznie wyższa. A to jest taka temperatura, gdzie się praktycznie nie chce ani chodzić, ani jeść. No po prostu nic nie robić. Najlepiej. Więc w tym roku sobie trochę pojeździłem rowerem. Teraz trzeba sobie pochodzić. No a we wrześniu już pod koniec, w zasadzie sierpnia i początek września, zaczęły się opady, niektóre dni nawet spore. No i niestety po tych opadach myślałem, że będą jakieś grzyby, a tu nic. To co zebrałem na początku sierpnia i pokazałem na filmie, to tamtej pory nic nie było. Pomimo, że niemy jest już sucho, jest całkiem mokro. No i w zeszłym roku już powinienem mieć pełno grzybów. Tak jak to właśnie było w poprzednich latach. No niestety nic nie ma. No dzisiaj to na razie pierwszy grzybek. Zobaczymy, co będzie dalej. No, nieźle tutaj zarosło. Tu praktycznie 2 lata nie chodziłem. A to niedawno były takie malutkie drzewka. Teraz są całkiem spore. To była taka sterta drewna.
tak jakby ktoś przygotował drewno dla mnie do palenia. I ona leży tutaj od ponad 2 lat. W zasadzie 2 takie sterty. No, tych drzewek też tutaj nie było. Można było widzieć drugą stronę, bo tu jest taki wąwozik. No a teraz nie widać nic. Wszystko zarosło. No i gdzieś trzeba sobie pójść, zrobić obiad i wypić kawę. Zawsze mnie dziwiło, kto chce oglądać tego typu filmy, jak ktoś coś rozpakowuje z plecaka, czy powiedzmy tak, przygotowuje jakieś jedzenie, czy tam jakąś wodę na herbatę. No ale skoro jest takie zapotrzebowanie, to ja takie coś mogę nagrywać. Przynajmniej raz. Czy 2 razy, bo zbyt często to chyba raczej nikt takich samych ujęć nie chce oglądać. A może jednak ktoś chce takie coś oglądać? A to tylko ja się mylę w tej sprawie. No niestety jest dzisiaj wiatr. Nie za bardzo mi pomaga w rozpalaniu. Jest na to rada. Osłona na wiatr. Teraz sobie może wiać. I problem rozwiązany. Taki liofilizat dla biednych. Przedostatnia sztuka. Link do recenzji oczywiście tego będzie, bo już kiedyś to jadłem. I film jest nakręcony. Jako, że nie ma tutaj żadnych przypraw, to trzeba je dodać. No i ładnie woda się gotuje. Do obiadu trzeba kawkę sobie zrobić. Czasami jest herbata.
No ale dzisiaj kawa. Kawa, mleko i cukier. Pół litra wody zagotowane na niecałej kostce 20-gramowej SBIT. Jeszcze nawet trochę paliwa zostało. Minimalnie, ale troszeczkę jest. Dzisiaj sobie zjem w bardzo komfortowych warunkach. Na krzesełku wygodnie. Krzesełko, które nie ma nóg, więc nie ograniczają mnie powierzchnie. Wiadomo, jak ma nogi, to czasami na grząskim piasku one się po prostu wciskają do środka. Tutaj nie ma tego problemu. Jestem na takiej małej górce, która nieźle mi zarosła. No, w poprzednich latach czasami tu przychodziłem sobie posiedzieć, pooglądać drugą część lasu, po drugiej stronie tego niby wąwozu. Czasami jakieś zwierzęta spotkałem. No niestety miałem kiepski aparat, więc kiedyś nie mogę tego nagrać. Teraz mógłbym spokojnie sobie nagrać. No niestety wszystko mi tutaj zarosło. Już drugiej strony lasu nie widać. Niezły gąszcz się zrobił. No ogólnie przez jakieś półtora roku. Tyle narosło. Tam w oddali świerki. Też były takie malutkie, teraz są dosyć wysokie i bardzo gęsto też jest. Przejść się tamtędy na pewno nie da. Ale ja będę siedział tutaj. Po dobrym obiedzie należy się deser. Baton energetyczny arachidowy. 50-gramowy. Taki lekko twardawy. Czuć orzechy. Nawet nie jest zbyt mocno słodki, jak oczywiście dla mnie. Bardzo świetny smak.
to taka nowość, no może już nie nowość, od jakiegoś czasu jest dostępna w Arpolu. Całkiem świetny smak, jak dla mnie. Link oczywiście, gdzie można to kupić, podam w opisie pod filmem. Obiad zjedzony, ryż z kurczakiem i ananasem, bardzo dobry, jak dla mnie, kawa wypita, śmieci zapakowane do worka, bo ja śmieci w lesie nie zostawiam, jak to robią co niektórzy, batonik zjedzony, energia dostarczona. No i można powoli iść dalej. Częściowo takie tory porobione do zjeżdżania rowerem. Czasami widać takie skocznie pobudowane. Nie wiem, czy to legalnie, czy nielegalnie. Ale czasami widzę, jak tutaj zjeżdżają. No i o tamtej górce mówiłem. Tam można było sobie coś obserwować. Z tamtej strony niestety wszystko pozarastało. Tamta strona mnie nie interesuje. Tam czasami zbieram orzechy bukowe, ale na nie jest jeszcze za wcześnie. Za jakiś czas sobie tam przyjdę. Jak będzie mocno szumiało, to nie moja wina, wina wiatru. Zaraz wejdę na takie właśnie wzniesienie. Pewnie tam będzie mocno wiało. Co najwyżej nie będę nic mówił. Albo nie będę tego nagrywał. No idę właśnie na takie pagórek, skąd rowerzyści sobie zjeżdżają. Zimą można sobie zjeżdżać na sankach. Gdzieś te wejście tutaj było. W latach 80. to był tutaj wyciąg narciarski, ale wiadomo, musieli to rozebrać. I skończyło się jeżdżenie na nartach. No, to chyba tutaj. Tam dalsza droga, która mnie nie interesuje. No dzisiaj twierdzili w jednej pogodzie, że miało być 19 stopni, w drugiej, że 16. Nie wiadomo, komu wierzyć. Może odczuwalna to jest ta 16, bo jest czasami mocny wiatr. No tutaj też nieźle pozarastało.
Tu gdzieś mniej więcej był ten wyciąg narciarski. W latach 80. Ależ to zarosło. Dosłownie 2 lata temu to nie było takich krzaczorów wielkich. Owszem, były drzewa, ale nie było takiego gąszczu. No nie wiem, czy tu można tak bezpiecznie zjeżdżać rowerem. Ale jak ktoś chce mieć połamane nogi albo ręce, to może sobie zjeżdżać. Mnie to akurat nie dotyczy. Siedlisko kleszczy, więc trzeba iść ostrożnie, nie ocierając się o paprocie. No i teraz pod górkę. Dosyć stromą górkę, jak dla mnie. Tam też sobie kiedyś przejdę. Na razie interesuje mnie ta strona. Widać, że tu woda wyżłobiła taki rowek. Nie wiem, jak tutaj rowerem można przejechać. Rwący potok chyba był. Ja dziękuję. No, nareszcie jestem na normalnej ścieżce. Nie wiem, kto w takich warunkach chciałby zjeżdżać tam rowerem. To murowany zgon. No, ostatnio padał deszcz. To deszcz pewnie tak zrobił. W innych warunkach może jest troszeczkę lepiej. Trochę lasu takiego, trochę innego. Taka różnorodność. Czyli las mieszany. A nie tylko sosny, albo tylko świerki. Taka różnorodność jest zdecydowanie lepsza. Teraz skręcam w stronę takiego lasku, który został wycięty. Jakieś ogrodzenia tam porobili. No i chcę zobaczyć, jak to wygląda. Czy tam już posadzili nowe drzewka, czy jeszcze nie?
no kawałek dalej. Jak tu kiedyś łaziłem, to natknąłem się na całą rodzinkę dzików. Oczywiście spierdzielały równo. I małe, i duże. Nie zwracając, czy ja idę w ich stronę, czy nie idę. A większość ludzi mówi, że dzików należy się bać. W sumie tak jak innych zwierząt. Ale zazwyczaj okazuje się odwrotnie. To one uciekają od ludzi. A nie to my powinniśmy uciekać od nich. I oczywiście mówię tu nie o jakichś niedźwiedziach, bo na moim terenie takich nie ma. Mam nadzieję, że raczej nie będzie. Tu jest taki fajny lasek. Z fajnymi drzewami. Buki, jeśli się nie mylę. No ale jakoś dzisiaj dzików nie ma. Ogólnie w tym roku mało co widziałem. To znaczy dzików w ogóle, jeśli już to jakieś sarny i wiewiórki. A tak kompletnie nic. Ptaków raczej nie liczę, bo one są zawsze. Trochę dziwne. Albo się gdzieś przeniosły w inne miejsce, tam gdzie można znaleźć więcej jedzenia. No bo chyba raczej myśliwi wszystkich nie powystrzelali. Dziki ryły czy nie dziki? A może ludzie? Tam w oddali widzę kolejne takie. Krzywe drzewa są. Ale zwierząt nie ma. Możliwe, że za głośno się przemieszcza. To zdążyły już wcześniej uciec. No jakieś ogrodzenie już jest. Teraz się jakoś tu przedrzeć. Sadzonki widzę, jednak są posadzone. Tylko zanim to urośnie, to niestety trzeba długo czekać. Tam jeszcze kawałek drzewa upadło. Pewnie tam rozwalony jest płot. I tamtędy będą zwierzęta chodzić i skubać to, co rośnie. No, a ja muszę przejść jakoś całkowicie na dół. Śmieci są, więc jacyś ludzie tutaj chodzą. Pewnie na grzyby. Bo komu by się chciało z jakichś meneli czy pijaków tutaj chodzić. No chociaż to butelka w wodzie.
No ale popitka po wódce jakaś musi być. No ich niech rosną młode drzewa. A ja sobie tutaj posiedzę, trochę odpocznę, napiję się wody. Będę zmierzał w tamtą stronę. Słońce nieźle daje. Po oczach. No niby kalendarzowo jeszcze lato, ale pod względem temperatury to raczej przypomina to już wczesną jesień. Jest chłodno, zwłaszcza że dzisiaj wiatr wieje. No ale ogólnie ja lubię taką pogodę. Zdecydowanie jest to lepsze niż prażenie 30 stopni, jak było w sierpniu. A dla mnie sierpień to najgorszy miesiąc w roku. Zdecydowanie wolę wiosnę i jesień. No i po części zimę. Zwłaszcza, że zeszłą zimę praktycznie zimy nie było. Było takie pomieszanie wiosny z jesienią. Z jednej strony dobrze, bo całkiem sporą ilość czasu spędziłem w lesie, głównie jeżdżąc rowerem. No i dzięki temu powstało dosyć sporo filmów. Bo jakby był na przykład mróz, dużo śniegu, no to tych filmów mogłoby być nieco mniej. A tak nie ma na co narzekać. W sumie w tą zimę jakby było też tak samo, ja bym się w ogóle nie obraził. Taka wiosenno-jesienna pogoda jak najbardziej mi odpowiada. Chociaż czasami szkoda, że nie ma takich zim, jak były kiedyś, gdzie naprawdę był fest mróz. Ale raczej taki chyba już więcej nie wrócę. Takie to były w latach 70., 80., może 90. Jeszcze trochę to młodzi w ogóle nie będą wiedzieć, jak śnieg wygląda. Co najwyżej będą mogli oglądać na zdjęciach i filmach. Zwłaszcza ci, co się niedawno urodzili. To w ogóle będą zdziwieni, jak rodzice pokażą im zdjęcia ze śniegu. Na pewno nie będą wiedzieli nawet, co to jest takiego. Jak to wygląda, jak to smakuje. Ja powoli zbliżam się do końca nagrywania, bo ten film widzę, że chyba będzie całkiem sporo minut miał, a niektórzy chyba nie lubią takich długich. No sam w sumie nie lubię takich długich, ale w moim wykonaniu to akurat tak dużo za bardzo ich nie ma, więc nie ma co narzekać, jak od czasu do czasu będzie coś dłuższego.
Ogólnie to najlepsze takie filmy, powiedzmy, do 20 minut. No ale czasami można jakieś coś dłuższego, ciekawego oglądać. W końcu i tak większość ludzi nie ogląda telewizji z jakimiś różnymi bzdurami. A na YouTubie jest więcej ciekawszych filmów. Niekoniecznie moich, ale jakichś innych. Po tej stronie las jest. Po tej już go nie ma. Są raczej takie samosiejki. No to powiedzmy, że to będzie tyle na dzisiaj. Wiadomo, co tam zostawić trzeba. Jak ktoś chce łapę do góry, to postawi. Jak ktoś nie chce, to nic nie robi. Mile widziane komentarze. Ja mam jeszcze jakieś ze 3,5 km do domu. Bo ja nie jeżdżę jakimś samochodem czy autobusem. Tylko muszę się przejść. No więc to już na pewno tyle. I dzięki za oglądanie. O ile ktoś dotrwał do tej chwili. A następny film, możliwe, że taki długi, już wkrótce. Więc do następnego filmu.